mam konopie. Plan powstawał tu. Tu będzie ta łazienka. Najpierw robię tył, potem robię przód. Potem się też zawaliła ściana. Przyszła Kasia. A tego słonia mamy z Londynu. Jeszcze niżej może być? Ale to jest krzywe. Kaśka nie widzi. Ty tu jest weź. Jestem bardzo podekscytowany. Dużo ciekawych rzeczy się wydarzy. To się w ogóle kręci? Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V z przeciętym palcem. Moi drodzy, kontynuujemy naszą budowę różnych rzeczy na naszej działce. W głowie naszej pojawiło się pragnienie posiadania prysznica. I dzisiaj będę robił prysznic, ponieważ do tej pory myliśmy się w takim prysznicu kyszuły, takim pompowanym. Skąd mamy wodę w szlaufie, to szlaufem, ale jednak przygotowujemy się już na zimę i będziemy potrzebować takie pomieszczenie, w którym będzie można się umyć o każdej porze oraz w każdych warunkach pogodowych, zarówno w lecie, jak i w zimie, jak i w deszczu. Więc w mojej głowie przez ostatnie kilka nocy powstawał pomysł, powstawał plan. Wczoraj byłem na zakupach, no i mam nadzieję, że z tego planu i z tego, co się nam urodziło w tej mojej głowie, wyniknie coś ładnego i będziecie mogli zobaczyć fazę powstawania od początku aż do końca. Więc zapraszam na odcinek z prysznicem. Niestety nie zabrałem ze sobą kamery wczoraj do sklepu, ale mam tutaj sporo rzeczy. Mam wykładzinę, mam oczywiście silikon, mam konopie. Tylko nie indyjskie, tylko konopie takie do rury. Jest taka masa jeszcze, zasłonkę prysznicową, słuchawkę i takie różne inne gadżety. Tutaj też kupiłem takie bloczki betonowe i piasek, cement, żwir, bo nie byłem pewny, jaki fundament będzie pod tą naszą łazienką, ale pomyślałem, że skoro to jest taka łazienka na, nie wiem, rok, dwa, może nawet krócej, to nie będziemy inwestować dużo hajsu w to. Więc poszedłem do góry, tam do tej stajenki naszej, bo tam się też zawaliła ściana. Targałem po prostu takie pustaki, po prostu stare. Ich nie będzie widać, bo to będzie zasypane. Teraz po prostu tylko to jest poukładane i to tak wygląda, jak wygląda. A na górę palety, które kupuję od jakiegoś czasu, takiego pana, który ma sklep z paletami i z ziemniakami. No i to będzie w ogóle fundament. Tu będzie ta łazienka postawiona, a na nią będzie różne rzeczy będą poukładane. Więc teraz idę po piłę, po różne drewniane te elementy konstrukcyjne i będę to wszystko ciął, montował i zobaczymy, ile dzisiaj się uda zrobić, bo jest bardzo ciepło. A jak jest ciepło, to się ciężko pracuje. To muszę skręcić, ale nie mam na czym, więc jadę teraz po płytę OSB do garażu i zrobię sobie taką płaską powierzchnię, na której będę rozkręcał te elementy, żeby to było w miarę równo. Nie działa, w sensie nie pasuje. Jest 2,20, ale to jest krzywe, więc jeszcze to muszę poprawić. Pięknie. Mam już zrobione obramowanie, jak widzicie.
Zaszło słońce już prawie, zachodzi, ale jeszcze musiałem Kasi pomóc tam przy paletach i musiałem tu trochę pomyśleć, więc nie śpieszyłem się za bardzo z cięciem ani z wkręcaniem śrub, bo była rozkmina, no ale chyba wszystko jest dobrze. Idę teraz po płyty, obiję dzisiaj, jeszcze mi się może uda, obiję to po prostu płytami z zewnątrz i tyle na dzisiaj. To jest taki plan spokojny. Idę po płyty. Wow, surfing. Tu jestem, tylko ustawiam, żeby mi trochę odstawało od podłoża, żeby woda nie nasiąkała, jak będzie kapać. No ale powiem wam, że po prostu tutaj jest urodzony stolarz. Pięknie, cudownie, tu przykręcamy. Myślę, że jest prosto, nie? Piękny, Boże. Nie dam rady wkręcać w tych rękawiczkach. Wkręca mi się śrubka. Czy da się wkręcać w rękawiczkach? To jest mój pomocnik. Bo jestem dzisiaj sam na budowie, więc jak potrzebuję, żeby coś przytrzymać, to mam po prostu klips. Te belki znowu są krzywe po prostu, wychodzą takie łuki. Kaśka nie widzi. Ha, ty tu jesteś? Myślałem, że tu nie ma. Wczoraj mi padła kamera, jak przykręcałem te płyty. Już nie chciało mi się tracić czasu, żeby szukać jej nowej, więc zajęłem się po prostu przykręcaniem. Mam już zrobione jedną ścianę, drugą ścianę, trzecią ścianę. Czwarta już była. Tutaj są takie same deski, będą tak samo szerokie drzwi, żeby to wizualnie wszystko pasowało do siebie, to też zrobię takie same drzwi, 90 cm szerokie. Na górze będzie ten panel, więc teraz moim zadaniem jest przykręcenie tutaj ścianki. Tu będzie półka z umywalką, tyle, więc idę po prostu wciąć. Się w ogóle kręci? Ojej, jeszcze raz. Pięknie. Podłoga gotowa.
Teraz zaszło słońce, zachodzi słońce, więc pomaluję to wszystko, bo... Dzisiaj były takie upały, że nie dało się nic malować. W ogóle się ciężko pracuje na takich upałach 30-stopniowych. Powolutku to wszystko schodzi, ale do przodu. Myślę, że jakby nie było, trochę zrobiłem. Tu jest za mną już półka, na której będzie zlewozbywak. Jest zrobiony stelaż na panel, na dach. Tylko to pomaluję, jutro okleję PCV, pojadę do sklepu, kupię zawiasy i zamontuję to wszystko, więc jutro to mi się wydaje, że będzie zrobione. A potem będę podłączał wodę, więc jeszcze tutaj dużo ciekawych rzeczy się wydarzy, ponieważ będzie to premiera, może nie premiera, takie, no premiera, nie premiera. No nic, będę to robił pierwszy raz. Takim systemem, który tutaj kupiłem w Portugalii do łączenia rur, ale to wszystko wam pokażę jutro. I teraz po pędzel, po lakier i będę malował. La 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 la. Teraz będę tapetował tą naszą łazienkę w wykładzinę. Kupiłem taką wykładzinę podłogową PCV, bardzo cienką, tanią, z Leroy. O nie, przecięli mi tutaj nożem. Ale dobra, tu może być, nie widać. Wiele osób tapetuje wykładziną podłogową swojej łazienki w kamperze i pomyślałem, że ja też tak zrobię, bo to jest najtańszy sposób i efektywny, bo przez to nie przejdzie woda. Po prostu ładnie się woda zleje i nawet całkiem spoko to wygląda, taki beton surowy. Będę używał do tego takera. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Od słońca przygrzała mi się kamera, więc zrobiłem sobie z desek, które mam na podłogę, daszek, bo po prostu tak pali słońce, jest tak okropnie gorąco. Zobaczymy, co będzie w lecie, a póki co walczę z tą wykładziną. Ogólnie super to się nakłada, tylko w dwie osoby, ale że Kasia teraz gotuje obiad, jest zajęta, nie może puścić gazu, to tak powiem, przy pomocy szczypców i pod desek sobie tutaj podkładam i jako tako to mniej więcej wygląda. Całkiem spoko. Więc parę jeszcze strzywek i potem wam pokażę. No i mam gotowy prysznic, pięknie zrobiony. W newralgicznych miejscach, tu na środku, po prostu z drugiej strony, nałożyłem silikon i przykleiłem to na silikonie, żeby nie odchodziła ta wykładzina. Tu z tej strony tego nie zrobiłem, ale to nie jest istotne. Ważne, żeby tutaj, gdzie leci woda, żeby tutaj po prostu to jakoś w miarę wyglądało. Wydaje mi się, że jest całkiem ładnie, że jak na drewniany prysznic wygląda to całkiem spoko. Sami ocenicie, jak skończę. Jak już zacząłem mówić o budowie kampera, to przypomniało mi się, że teraz się zaczyna sezon karawaningowy w Polsce i nie tylko w Polsce, w całej Europie. I wiele osób będzie zaczynało swoją przygodę z vanlife'em. Dlatego chciałbym przypomnieć tym osobom, które już wiedzą o tym, albo powiedzieć tym, którzy nie wiedzą o tym, że w naszym sklepie dostępne są nie tylko nasze książki, ale też książki innych podróżników. W prawej mojej ręce dzierżę taką książkę, która się nazywa Poradnik budowy kampera, napisana przez Miłosza Michalskiego z kanału Latający Dywan. Miłosz ma na swoim koncie 60 vanów przerobione na kampery. On przebudowywał kamperwany przez ostatnie 4 bodajże lata i wybudował bardzo dużo pięknych kamperów. No i podczas tej całej 3-letniej przygody Miłosz zbierał informacje, zbierał zdjęcia i przelał to wszystko na papier. Pięknie wydana książka, w której są praktyczne porady, jak przerobić busa na kampera. To jest taka instrukcja, jak wybudować kampera tak naprawdę. Krok po kroku, woda, prąd, ocieplenie, wszystko tip-top. Jeżeli się ktoś podłącza na przykład pod tą książkę, to wybuduje bardzo szybko, bez spędzenia mnóstwa czasu w internecie na szukaniu porad na wszystkich dostępnych kanałach, które o tym mówią. Drugą książkę, którą chciałbym wam polecić, jest to Poradnik podróży samochodowej i vanlife'u, którą napisaliśmy razem z ekipą Busem przez Świat. Karol i Ola, Łukasz i Kasia, napisaliśmy kilka lat temu taką fantastyczną książkę,
pięknie wydaną, bogatą w ilustracje, bogatą w zdjęcia i w praktyczne porady o podróżowaniu. My napisaliśmy z Kasią taką część dotyczącą budowy kampera, tanio przerobieniu busa na kampera. Jest tutaj 88 stron dotyczących samej przebudowy. Są koszty podane, materiały, co trzeba zrobić, jak podłączyć, gdzie kupić, wymiary naszego pierwszego vana. To wszystko tutaj jest powiedziane, a Karol i Ola uzupełnili to wszystko w wspaniałe informacje dotyczące ogarniania podróży. Gdzie nalać wodę, co spakować, jakie ubezpieczenie kupić, jak przetransportować busa na inny kontynent, co zrobić w wypadku awarii. Mnóstwo fantastycznych porad, jak robić pranie, więc bardzo dużo jest tutaj porad. Jeżeli ktoś z Was zaczyna swoją przygodę albo chciałby powiększyć swoją wiedzę na temat podróży samochodowych w kamperze, w vanie lub w samochodzie, to jest pozycja obowiązkowa. Kończę, Kasienko, i muszę iść na obiad. Przypominam, że obie książki są dostępne w naszym sklepie, sklep podróżowanie.pl. Robótki stolarskie już mam za sobą. To już jest temat, rzekłem, zamknięty na tą chwilę. Teraz przyszedł czas na to, żeby podłączyć wodę i zamontować gazowy podgrzewacz do wody. Mam tutaj całe pudło różnych akcesoriów, między innymi takie trójniki i kolanka. I z uwagi na to, że niestety nie mam tu jeszcze tak mocnego prądu, żeby móc użyć z nagrzewarki do rur, to nie mogę po prostu kupić takich rur do łączenia na ciepło, więc kupiłem taki, który się skręca. Jeszcze nigdy nie używałem, bo to jest dla mnie taka nowość, ale wydaje mi się, że to jest bardzo prosta sprawa. Mam kupionego węża, potem podłączę się do tamtej wody, więc w teorii to jest bardzo proste zadanie, podłączenie tego. To jest boiler, który przyszedł do nas z Polski w ogóle. Zamówiłem go przez internet, ale wysyłka była z Polski, więc ten boiler przyszedł do nas niedawno. To jest chiński boiler. To wiem na pewno, że pomimo tego, że przyszedł z Polski, to jest chińska sprawa, ale wydaje mi się, że będzie działał. Nasi znajomi taki mają i działa dobrze. Postanowiłem zakopać rurę, puszczę ją ziemią, a przez to, że tutaj nie mam lodów, to nie muszę głęboko kopać, więc tylko tak 20 cm mniej więcej. Tutaj i tak będzie w przyszłości podest na tej dróżce, w sensie tu będą też schody, tu będzie taki podeścik, więc tu raczej nie będzie nigdy orane ani bronowane, więc wystarczy 20 cm, tak mi się wydaje. Prosta rura tutaj. Tam się to połączy z tym drugim wężem, którym doprowadziliśmy wodę tam do kampera. Całkiem przyjemnie się kopie. To jest bardzo sucha ziemia, po prostu nie wiem, czy widzieliście, po prostu taki pył się aż roznosi. Ale nie jest taka bardzo zbita, więc da się kopać. Zrobione. Jedziemy na wycieczkę teraz do sklepu budowlanego. Kasia jedzie ze mną, ponieważ będzie mi pomagać wybrać materiały do wykończenia naszej łazienki. Wczoraj jeszcze tam pomalowaliśmy, porobiliśmy parę rzeczy i teraz tylko trzeba to podłączyć wodę. Więc mam pozapisywane wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne do podłączenia wody i gazu. No i jedziemy. Oh,
chcieliśmy kupić kiedyś. My? Ten dom oglądaliśmy. Ten tutaj. Nie pamiętam. Ale jaja. Właśnie przejeżdżamy koło domu, który oglądaliśmy. Ale nie widziałem. Tak, to był taki z takim dużym garażem i taki podmokły ogród. Piękne maki, piękna droga. Piękne są te wzgórza, to wzgórza, doliny, drzewka oliwne. Cudnie. Wróciliśmy ze sklepu i mam wszystko, co potrzebuję. Kupiłem kalibrator do rur PEX, bo bez tego nie mogłem połączyć po prostu tych końcówek z rurą, bo najpierw trzeba po prostu włożyć taki kalibrator, pokręcić i on sprawi, że będzie idealny kształt i nie zniszczą się te o-ringi, które są na końcówkach łącznikach, na kolankach i tak dalej. Ale co jeszcze kupiłem, czego nie planowałem, ale tak jak naszą je w sklepie, kupiłem takie narożniki plastikowe i tymi narożnikami zabezpieczę rogi po prostu naszego wychodka i łazienki. Tutaj są po prostu takie narażone na wilgoć, bo to wszystko jest pięknie zalakierowane lakierem do łódek dwukrotnie, więc to wydaje mi się, że po prostu przetrwa lata. Natomiast tutaj może woda wchodzić i żeby ta woda do mnie wchodziła, to tutaj po prostu położę taki plastikowy narożnik na silikonie. Wydaje mi się, że to po prostu będzie super roboty. Będę teraz kręcił i przyłączał wodę. No i mamy gotową instalację. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Tutaj w jednym miejscu mi tylko nie wyszło, bo tu miała lecieć zimna woda, tutaj ciepła, po prostu trochę, że tak powiem, źle opisałem. Tutaj góra mnie zmyliła, bo tu napisałem, co mają być zimna woda, tutaj jest ciepła i wszystko poszło na odwrót niż planowałem na początku, ale ogólnie wygląda to całkiem spoko. Niedługo to trwało, nie było żadnych przecieków. To jest najciekawsze, że nic kompletnie nigdzie nie cieknie, więc jestem bardzo zadowolony z efektu. Tutaj mam schowaną butlę gazową. Ona jest schowana dlatego, żeby jej po prostu słońce nie ogrzewało. Jeszcze wymyśliliśmy z Kasią, że posadzimy tutaj trzcinę, która będzie ładnie wypijała wodę i będzie rosła i zasłaniała nam tę tył łazienki i toalety, przez co też ściany nie będą się nagrzewać tak bardzo, no i nie będzie tak ciepło w środku. Długa jest ta zasłonka. Zastanawiam się, czy można sobie ją skrócić. Czy to
to się nie będzie potem jakoś prło. Nigdy nie montowałem takich zasłonek. Nie skracałem, ale bez sensu. Po prostu będzie iść do poziomej ziemi. Poniewierać i brudzić. Nie, no na pewno się to da. Wyżej już nie dam rady. No nic, montuję najwyżej, jak się da tam tą rurkę, a później będziemy z Kasią najwyżej to skracać. Cud miód. Przykręcając zawiasy, opowiem wam ciekawostkę. Otóż wczoraj w naszej wsi były obchody Dni Wsi. Po prostu tutaj w Portugalii wioski, wsie, miasta mają swoje święta, mają swoje obchody na przełomie maja, czerwca. No i po prostu jest organizowana fiesta, jakieś koncerty, jakiś konkurs, zabawy. Te obchody są trzydniowe. Wczoraj było wieczorem takie spotkanie dla wszystkich mieszkańców i kto tam chciał z okolicy przyjechać. Była kolacja wspólna, normalnie w takiej sali przy kościele. Zorganizowali kolację, można było po prostu sobie zamówić jakieś jedzonko. Oni tam gotowali na zapleczu, przeróżne rzeczy tam sprzedawali. Po 5 euro to tak symbolicznie. Wydaje mi się, że zysk z tych całej sprzedaży idzie później na jakieś cele charytatywne albo po prostu na jakiś fundusz wiejski. Był też oczywiście alkohol, no i impreza trwała do 7 rano. O 7 rano były petardy już za dnia. Bardzo dużo ludzi spoznaliśmy tutaj, przesympatycznych. To były takie wielkie ławy jak na biesiadzie, więc naprzeciwko nas siedzieli, obok nas po prostu taka rodzina. Nikt nie mówi po angielsku, ale przez całe 2 godziny gadaliśmy. Przy pomocy translatora, na migi, ja też to dużo rozumiem, Kasia dużo rozumie. I dostaliśmy dużo ciekawych polecajek, gdzie coś zjeść. Kilka się pokrywa z moimi odkryciami. Ale do czego zmierzam? Ogólnie wzbudziliśmy takie zainteresowanie. Wszyscy ci ludzie, którzy z nami rozmawiali, byli tacy zaoferowani tą rozmową, tacy ciekawi, tacy naprawdę bardzo ciekawi. I wszyscy się dziwili w ogóle, że my tu zamieszkaliśmy. I się bardzo cieszyli na początku, a czy na początku nie mogli w to uwierzyć. Mówię, co, mieszkacie tu w tej ruinie? Nie no, w kamperze tam na dole, nie widać nas z ulicy. A mówię, aha, no to super, fantastycznie. A dlaczego Portugalia i dlaczego tutaj? Bardzo dużo rozmów odbyliśmy. Kilka potem osób rozmawiało w angielsku, niektórzy zajebiście po prostu mówili po angielsku, więc mamy super sąsiadów. Strasznie miło po prostu, jest tak, właśnie teraz sobie skręcam to wierce i przetwarzam to, co się wczoraj wydarzyło. Chyba, że po prostu lepiej nie mogliśmy trafić. Wczoraj miałem srebrne kółeczko, dzisiaj mam złote kółeczko, ten odpływ do kranu, bo mamy złoty kran i nie pasowało to srebrne kółeczko, dlatego Kasia wzięła spreja i wysprejowała to kółeczko na złote. No i pięknie to wygląda teraz. Jeszcze psiknęła wieszaki, bo były srebrne oryginalnie. Teraz przykręcę ostatecznie z lewo zmywak. Pięknie. Elegancko. Przyszła Kasia. I Kasia teraz kobiecą dłonią dekoruje to wszystko. Kasia była na zakupach ze mną ostatnio w Leroyu i kupiliśmy parę rzeczy takich do wyposażenia po prostu łazienki. Część rzeczy kupiliśmy na Targu Staroci, na przykład taką tackę. A tego słonia mamy z Londynu aż. Z naszego starego życia w sensie, kiedy mieszkaliśmy w Londynie go kupiłam. O. Kapelusz, mój kapelusz z Maroka. Strasznie to jest ładne. Lustro? No, mi się to mega podoba. I teraz przyszedł czas na wywiercenie dziurki. Tiri, tiri, tiri. No totalnie jak kapelusz. O Jezu, no przepięknie. Tak? Ciut niżej. Jeszcze niżej może być? Ja widzę teraz dotąd mniej więcej siebie. No to podnieś, no to tyle mogę. No ja się widzę, ale ja bym się wolała niżej widzieć. Wolałam jeszcze dekolt widzieć. No ale widzisz swoją twarz? Widzę swoją twarz. To jest lustro do twarzy. Bo to chodzi o to, żeby swoją pooglądać buzię codziennie rano. Dobra, to ty tu sobie to wieszaj, ja idę po kosmetyki jeszcze. No pięknie. Dostałem informację od Kasi, że skończyła dekorowanie naszej łazienki, dlatego też teraz przyszedł czas na prezentację. Zapraszam Państwa do naszego nowego salonu kąpieli.
Mam nadzieję, że wam się podoba. Mi bardzo. Bardzo mi się podobają te marokańskie akcenty. Kasia zrobiła tutaj zdjęcie w Maroku, na którym widać wielbłądy. Przywieźliśmy w ogóle z Maroka też tą misę, tą piękny zlewozmywak, który został ręcznie zrobiony, ręcznie dekorowany, ręcznie malowany przez marokańskich panów albo panie. Pod spodem Kasia uszyła też takie zasłonki, za którymi się chowają nasze dodatkowe ręczniki, jakieś kosmetyki, a na suficie powiesiła taką piękną tkaninę, która chroni nas od słońca, ponieważ docelowo tutaj też będzie taki bezbarwny, przeźroczysty panel, który aktualnie jest... Nie można go kupić, ponieważ nie ma go w sklepie, ale jak będzie, to go tutaj podmienię. Na tą chwilę jest zamontowane tutaj takie ogrodzenie. Ale wygląda to całkiem zacnie. Jeszcze wam zamknę drzwi i pokażę całą tą bryłę. Więc tak to wygląda z zewnątrz. Myślę, że to pasuje. Te kolory się jeszcze wszystko podczas słońca wyrównają, tak mi się wydaje. Tutaj pięknie będą rosły nasze trzciny. Jest zamontowana też na fotokomórkę lampka. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Szczęśliwy, że mamy to. Mam nadzieję, że wam też się podoba. No i na sam koniec przyszedł czas na testy. Jestem bardzo podekscytowany, czy to wszystko będzie działać, ale myślę, że będzie. Działa, działa i to bardzo dobrze. Ciepła woda, dobre ciśnienie i ogromny prysznic. Po prostu jest ogromny, mnóstwo miejsca. Można się na spokojnie wymyć. Nawet dwie osoby by się to mogły wymyć. Więc jestem bardzo zadowolony, cieszę się i dziękuję wam bardzo za to, że towarzyszyliście mi dzisiaj w tej wyjątkowej przygodzie budowy prysznica. Zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu z naszej działeczki. Będzie też trochę podróżniczego aspektu, ponieważ pojedziemy do Tomaru na Targ Staroci. Więc już raz was serdecznie zapraszam. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to proszę o łapkę w górę. I życzę wam wspaniałego tygodnia, długich, ciepłych kąpieli i wszystkiego cudownego. Bajo!